przygotowane? Fajnie będzie. No tak, będzie fajnie. Na pewno się pomylę. No to dobrze, jak się boisz, będzie inaczej. Wszystko, no to jedziemy. Wszystko przygotowane, nie ma sprawy. Także odjazd, jedziemy. Może pewności, że kiedyś. Sami najbliżsi są przyjaciele, rodzina, wiesz. Tym trudniej. Może trochę... Będą bardziej wnikliwi i słuchać i patrzeć, mówię ci. Ale wiesz, ale atmosfera będzie na pewno ciepła. Oby. Sporo tych lamp tam jest, one robią robotę. No, ponad 30 jest tych lamp, wiesz? Musimy nie przyglądać. Jedno możemy zabrać sobie do domu. Są fajne. Reżyser pozwoli. Nie będziemy się go pytać. Jeszcze super, że Maria będzie miała fortepian. Biały fortepian na tej scenie. Będzie wyglądał po prostu cudownie, fantastycznie, naprawdę. Wiesz, ile się namęczyłem, żeby go przerobić na biało? Z czarnego. Tak. Całą noc malowałem. Zobaczymy efekt dzisiaj, jak ci się udało. No, jeżeli wiesz, bo nie wiem, może... Jak się Marii palce przykleją. No, dojeżdżamy już. Jesteśmy. Jesteśmy? No to niech się dzieje wola nieba. Rudy płomień rozpalił się znów. Wracam z nieba, mam ziemię u stóp. Co tam sława i pieniądze? Ważne, że znów pragnę i płacę. Szukam ciebie, gdzieś musisz tu być. Twoje ciało nauczy mnie żyć. Jak niebo z ziemią.
wieczór. Cześć. Witamy was bardzo, bardzo gorąco. To jest niezwykły dla nas wieczór. Naprawdę niezwykły. Sami swoi, mogę tak powiedzieć. Taka jedna wielka prywatka. Mam nadzieję, że pomożecie nam przełamać lody i po prostu będzie fantastycznie. Witam przyjaciół, witam moją rodzinę, witam wszystkich, którzy nam dobrze życzą i życzyli całe życie. Bawimy się na to. Śmiało! Jest noc po ciężkim dniu i chłód Liverpool i brama. Z oddali słyszę już. I co ja słyszę? Muzykę. I stare dźwięki brzmią jak żywe. Zatrzymam sen, nim zniknie znów. Tak jak noc pod ciężkim. Dzięki serdeczne. A propos prywatek, to chciałam wam coś takiego powiedzieć, że w moim rodzinnym domu zawsze było dużo muzyki. Moje starsze rodzeństwo słuchało muzyki. Dzięki temu, właśnie na prywatkach, dzięki temu mogłam poznać twórczość tak wcześnie. Twórczość Niemena na przykład, czy właśnie Beatlesów, czy breakoutów naszych polskich. Także chciałam wam powiedzieć, że taką pierwszą edukację właśnie, to pierwsza edukacja moja była na prywatkach, które urządzała moja siostra. Dzisiaj jest ze mną Mariola i cała jej rodzina. Dzięki, że jesteś. To przez nią. Dzięki niej. Dziękuję jeszcze raz i
No i bawimy się. Dziewczyny, musicie mi pomóc tutaj śpiewać, ok? Będzie bardzo drastyczny tekst. Byłam głupia, teraz to wiem. Biegłam wciąż, nie wierząc, że gdzieś być musi rozpaczy kres. On był taki jak ty, słodki uśmiech, a w oczach błysk. Mówił, że to wielki grzech, gdy zarabia ciałem na chleb. To dla niego chciałam żyć, to dla niego chciałam żyć. Wszystkie grzechy z siebie zmyć. Śpiewamy! Zabiła go, zabiła mocą swą. Siedzę i siedzę, myślę i myślę, czego naprawdę ci brak. Śpiewamy! Może pewności, że kiedy znikniesz, nie będę czekać przy drzwiach. Dla twych rąk, dla twych ust byłam. O tak, śmiało! Dla twych wad, oczu twych jaka.
muzykę kochasz? No to czterech. Anatole? Kochasz, no a co masz do roboty? No po prostu. Dzisiaj musisz mnie kochać, rozumiesz? Musisz. Nie ma żony, nie ma kochanki, nie ma znajomych, nie ma. Jest tylko po prostu jedna kobieta dla ciebie. Dzisiaj dla tym kopca dziewczyny jestem ja, a ja mam na imię jak?
twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi, tak co noc. Dziękuję bardzo. Tutaj pani jakieś takie pytanie miała? Tak? Chciałam się dowiedzieć, jak najdłużej trwał koncert, z którym pani śpiewała bez przerwy. I mówiła pani, mam już dosyć tej roboty. Miałam tę przyjemność pracować naprawdę ze wspaniałym gitarzystą Markiem Radulim, który dzisiaj jest naszym gościem, będzie naszym gościem, zagra przepięknie. Ja właśnie o tym chciałam opowiedzieć. Byliśmy w Stanach, graliśmy trasę koncertową i Polonia zwykle po prostu wyposzczona strasznie. Chciała nas zatrzymać jak najdłużej i na któryś tam bis z kolei no, zagraliśmy Małpę. I Marek zagrał taką solówkę, ja już myślałam, że wreszcie skończymy, że pójdę już odpocząć do garderoby, ale się nie dało, on tak zagrał. No ja trochę tam pośpiewałam. Ale publiczność oszalała po prostu i zatrzymała nas długo. I nie wiem, ile ten koncert trwał, 2,5 godziny chyba. Ale to był najdłuższy koncert właśnie dla Polonii amerykańskiej. Co nie znaczy, że dzisiaj nie będzie lepiej. Może wpadnie rekord. No. Łodzią z białym dnem, póki słońce
zapomnę mieć swoich oczu. O nie, śpiewamy! Żal mi tamtych nocy i ogniut twoich rąk, nieznany dziki ląd. Czy wiesz, może to była miłość? Trzy dni, których nikt by dość, cztery noce, których żal. Jeszcze dzisiaj Ela, kochana moja przyjaciółka. Przywitajcie ją gorąco. Już muszę wtrącić swoje trzy grosze. Dawaj, kobieto. Jak przyjeżdżałeś do nas do Stanów, czy zainspirowało to napisaniem jakiejś ekstra super piosenki? Jeśli tak, to która to? Wiesz co, cała płyta Biała Armia właściwie, mogę tak powiedzieć. Przyjechałam do Stanów po raz pierwszy i zaczęłam oglądać, wtedy było MTV u nas jeszcze, po prostu nic nie było, był tylko w sklepach ocet i makaron. No i po prostu chłonęłam. I byłam na koncertach wielu wspaniałych artystów, wokalistów, ten pobyt. Każdy zresztą z koncertów w Stanach coś tam dla mnie przynosił i uczyłam się, wiele się uczyłam. Sama się nauczyłam śpiewać na przykład z przepony. To właśnie dzięki temu, że miałam taką okazję uczestniczyć w koncertach wielkich gwiazd właśnie w Stanach Zjednoczonych. Ale muszę, u Eli po prostu bywaliśmy bardzo często. Ela nas zapraszała do swojego domu, woziła mnie na ciuchy, także jeszcze zawsze z Elką jeździłyśmy i ona wiedziała, że ja lubię strasznie wysokie buty. Nie? No właśnie, chciałam powiedzieć, Beata mnie zmuszała, no sama kupowała takie buty, no to ja, jak ona wyjeżdżała do Polski, to ja szukałam szewca, żeby mi obciął te obcasy, no bo nie umiałam chodzić na takich.
Ela, masz teraz okazję, widzisz, zobaczyć nas znowu na scenie przede wszystkim Marka Radulego. Przywitajcie mocno, głośno. Niezwykły człowiek, niezwykły gitarzysta. Z Markiem nagrałam dwie bardzo ważne dla mnie płyty. Płomień z nieba i Białą armię. No i posłuchajcie, jak gra. Dziękuję, że przyszedłeś, przyjechałeś, jesteś razem z nami. Zaśpiewam, a Marek zagra piosenkę, której nigdy jeszcze nie wykonywałam. Przychodzi noc, po złym dobry rok i tak, i nie, czy spełnią się sny, byla mi przytul mnie. Kolejny gość. Przywitajcie gorąco Piotra. Piotra Sławińskiego, ale wszyscy na niego mówią Jasiek, więc jakbyście chcieli z nim zagadać, to po prostu Jasiek. Cześć, Jasieczku! Życie to grzech. Ile wiary trzeba, by opisać je? Budzi mnie szary świat.
można kochać świat. Można kochać świat. Budzi mnie szary świt. Widzę cię przy mnie i wtedy Maria Dobrzeńska.
szukałam miłości, ona znalazła mnie. Jeżeli kiedyś wrócisz, nakryję biały stół, uciszę w sobie smutek, radosny będzie dom. Przepraszam cię za wszystko, co we mnie było złe. Dziś dobrze to rozumiem, czym zraniłam cię. Tęsknię tak za tobą, chyba już wiesz. Jest co cały czas świt
rozpalę w tobie żal. Nic się nie będzie liczyć. Po prostu ty i ja. Umilkną telefony. Ten świat cały zgiął. Wciąż nienasycony życie bieg. Tęsknię tak za tobą, chyba już wiesz. Jest coś, co pewnie wiedzieć chcę. Gdybyś ty...
wąska droga, kamienny las, gaśnie niebo i reszta barw, tak wyrwana od codziennych spraw, chcę odnaleźć twój ślad. Pomóż mi, a pokonam strach, bo jeśli pragnę, to będzie tak. Strome schody, tabliczka na drzwiach, jeśli pragnę, zobaczę znów twoje oczy i uśmiech twój. Szukam ciebie, gdy jest mi źle, na dnie serca zatapiam dzień. Ile takich okrętów jak ten zatopiłam, czy wiesz? Pomóż mi, a pokonam strach, bo jeśli pragnę, to będzie tak. Strome schody, tabliczka na drzwiach, bo jeśli pragnę, zobaczę znów twoje oczy i uśmiech twój. O tak, o tak, wystarczy jeden twój znak, bo jeśli pragnę, to będzie tak. Strome schody, tabliczka na drzwiach, bo jeśli pragnę, zobaczę znów twoje oczy i uśmiech twój, bo jeśli pragnę, to będzie tak. Strome schody, tabliczka na drzwiach, bo jeśli pragnę, zobaczę znów twoje oczy i uśmiech twój. Nienawiść to jest serca trwoga, gdy nie czuję nic. Odwaga, aby z tym jakoś żyć. Bo kiedy się zmienia serce z kamienia w najczulszy skarb, to tak jakby człowiek, wychodząc z cienia, zobaczył się różową kołdrą, myślę o czym chcę. Co będzie jutro, chyba już wiem. Twoje i moje, czasu powoje, praca i sen. Ludzie, dla których nigdy nie będę taka jak chcę. Kiedy się stanę plamą na ścianie, nie myśl o mnie źle. Życie to tylko chwila, kochanie, nie zatrzymasz jej. Kiedy już wszędzie mało mnie będzie, musisz wiedzieć, że by przeżyć to, czekać wiek.
Daliśmy radę? No. Cześć Jasiek. No cześć, jak się czujesz? Powiedz Jasiek, jak się fajnie gra tutaj z nami? Atmosfera jest fajna, nie? No Lublin.
można kochać świat. Budzi mnie szary świt, widzę cię przy mnie i wtedy płynę, chwytam żagle wiatr, jakby I'm
i nie dotknąć nigdy dna. Nie odchodź, proszę cię, bo tylko z tobą tak mi dobrze, dobrze jest, tak bezpiecznie czuję się. Nie, nie, nie szukałam miłości, ona znalazła mnie. Jeżeli kiedyś wrócisz, nakryję biały stół, uciszę w sobie smutek, radosny będzie dom. Przepraszam cię za wszystko, co we mnie było złe. Dziś dobrze to rozumiem, czym zraniłam cię. Tęsknię tak za tobą, chyba już wiem.
przez ten cały czas. Świt był wtedy blisko, gdy czułam cię tak pod skórą ja. Jeżeli kiedyś wrócisz, rozpalę w tobie żal. Thank you.
ludzie, dla których nigdy nie będę taka, jak chcę. Kiedyś ja stałam plamą na ścianie, nie myśl o mnie źle. Życie to tylko chwila, kochanie, nie zatrzymasz jej. Kiedy już wszędzie mało mnie będzie, musisz wiedzieć, że by przeżyć taką chwilę, warto przegrać wiek. Daliśmy radę? No. Cześć, Jasiek. No, cześć, jak się czujesz? Rewelacja. Powiedz, Jasiek, jak się fajnie gra tutaj z nami? Atmosfera jest fajna, nie? No, Lublin. Która jesteś w sercu mym.
I chciałabym zaprosić na scenę ojca sukcesu, współzałożyciela Wajnu, menadżera, producenta. To on tu krzyczy czasami, jest odpowiedzialny za wiele spraw. Andrzej, dzięki za to wszystko. Andrzej Piedras. I jeszcze Ewa Tutka, Efuniu, chodź skarbie. Road menadżerka, prawa ręka Andrzeja. Wspaniały przyjaciel nasz. Dzięki za wszystko. Twoje i moje, czasu powoje, praca i sen. Ludzie, dla których nigdy nie będę taka, jak chcę. Kiedy się stanę plamą na ścianie, nie myśl o mnie źle. Życie to tylko chwila, trzymasz jej, kiedy już wszędzie mało.
Daliśmy radę? No. Cześć Jasiek. No cześć, jak się czujesz? Rewelacja. Powiedz Jasiek, jak się fajnie gra tutaj z nami? Atmosfera jest fajna, nie? No Lublin. Wszystko.